Umawiał się z 14-latką na seks. Takiego przywitania się nie spodziewał. 2 lata więzienia grożą 58-latkowi, który umawiał się przez internet na seks z 14-latką, podała opolska policja. W rzeczywistości korespondował z innym mężczyzną, który, po uzgodnieniu spotkania w ustronnym miejscu, natychmiast zawiadomił służby. 58-latek z województwa śląskiego do końca wierzył, że umawia się na spotkanie z 14-latką. O sprawie poinformowała w środę opolska policja. Na pedofila przygotowano jednak zasadzkę. Poprzez komunikator na portalu internetowym 58-latek nawiązał kontakt z, jak myślał, 14-latką. Policjanci przekazali, że w piątek wieczorem, 17 listopada, złożył jej obietnicę seksualną. W rzeczywistości korespondował z mieszkańcem powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Opolskie. Umawiał się na seks z 14-latką. Wpadł w zasadzkę. Podczas prowadzonej korespondencji mężczyzna wyraził chęć spotkania się, składając jednocześnie propozycję czynności seksualnej. Do tego spotkania miało dojść w ustronnym miejscu na terenie powiatu, przekazała opolska policja. Po zawiadomieniu służb kryminalni z Kędzierzyna Koźla zorganizowali zasadzkę. Gdy mężczyzna przyjechał w umówione miejsce, został niespodziewanie przywitany przez funkcjonariuszy. 58-latek ze Śląska został zatrzymany. Następnego dnia usłyszał zarzut składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego propozycji innej czynności seksualnej osobie poniżej 15 lat. W poniedziałek prokurator zdecydował o objęciu podejrzanego policyjnym dozorem. Grożą mu 2 lata więzienia.